Cześć wam dzisiaj, jest Wizu Wizualnie, ta gra nazywa się MapleStory 2 i jest dziś ze mną... Misiaki! I witamy was w aktualizacji, której nie spodziewałem się, że będzie aż tak świątecznie, bo to jest... Dobra, wchodzimy na Europę, oprócz 6 stworzonych postaci, tak jak zapowiadałem i oczekiwałem. Ojej, zmieniło się tło, jest świąteczna choinka, misio, jakaś pianinka, jakieś pianinko, bałwanki za oknem. Fajnie, ale dzisiejszy odcinek będzie, no może o tym też będzie, ale przede wszystkim będzie o tym, że jest ten 7 slot na postać dodany, a wraz z nim możliwość stworzenia postaci z nowej klasy, czyli Soulbinder. Jaka to jest muzyka? Mm-hmm. Mam wrażenie, że dalej jest jakaś taka w świątecznych klimatach trochę. Możliwe, nie wiem, ja mam wymutowane. Zazwyczaj jak gram, to oglądam albo słucham czegoś innego, ale właśnie patrzę na filmik, jakby trailer promocyjny klasy i kurczę, pierwsze moje skojarzenie to Syndra z Lola. A no, w sumie może trochę. Ja miałem bardziej skojarzenie z Awatarem, tym przygody Anga, czy jak to się tam nazywało, na Polskę. Awatar, legenda Anga. Tak, tworzymy oczywiście tą nową postać. Mam nawet pomysł na jakie takie imię, więc zaraz ten... Wow, no, kompletnie przygotowana. Jak je zrobić? W sumie to zestawienie, te granatowe takie włosy, było całkiem fajne. Znaczy, z tych startowych fryzur nie ma żadnej takiej, żebym był całkiem zadowolony, że a tak to jest to, nie? Ani jednej takiej nie ma. Się zastanawiam, może to... skrócić, bo mam koncepcję postaci w sumie, jakby zrobić teraz, to zaczyna mi się koncepcja w głowie zmieniać, jak to widzę. No, najgorzej, nie? Czekaj, bo tam są dwie opcje do zmiany. Front można skrócić, dobra, to było nawet nie najgorsze takie, a to się da wydłużyć, ale nie, takie za długie. Okej. Teraz to zaczyna przypominać tego robota, jak to się nazywało. Była ta bajka o tym takim robocie, Astro Boy, o. O, tak. Dalej czekam na ten reboot, który ma być niby teraz. Ja zostawię w podstawowym stroju. No, mi się ten, co najwyżej kolor zmienię, zaraz zobaczę, jakie tam są kolory do wyboru. W sumie, jakby te oczy zostawić, czy może takie bardziej coś? Nie, bo tu są te takie od góry podbite. Dajmy takie coś. Kosmetyk z tym razem żadne. Kolor skóry dałbym taki. Ja poszłam w wampira. Tak, nie, ja totalnie robię... jasność. O, fajne są te strojowe rzeczy. Znaczy, prawdopodobnie później jedna ze zbroi dla tej klasy będzie miała prawie identyczny skin, tak samo jak pamiętasz, z jedną ze zbroi, której ja miałem, tak. I strój, który miałem, był dokładnie taki sam, tylko zmienione futerko wokół, jakby na ramionach, które było. Mhm. W sumie powiem szczerze, szkoda, że jest tak mało mimo wszystko twarzy. Mogli też z update'em, nie wiem, dodać jakąś świąteczną twarz. Troszkę. Wiesz, niby chodzi o to, że masz sobie kupić tiketa i zmienić, bo do wyboru później jest ich dużo, dużo więcej, więc ten... Jak wiesz, coś świątecznego, chociaż jedną mogli dać, żeby to jednak było widać, że to jest świąteczne. Tak, na okres świąt. Tak. Jaki kolor bierzesz? Bo ja mam z tym problem ewidentny. Jest może takie brązowe, klasyczne? Ja idę w czerni. Mówisz, że idziesz w czarne? Tak, ja idę w czerni. Idziesz w czarny, nie wiem. Chociaż w sumie ten beżowy podstawowy, chociaż brązowy wygląda nieźle, ci powiem. Wygląda tak... Nie ten brązowy po lewej, tylko ten brązowy po prawej, co jest. Chociaż pasta, ja bym dał sobie czerwony. O! Ten. Albo biały pas w ogóle. A. Sprawdzę, bo. O, a jakby zrobić białe kimono? Pasem. Czy budki to może bym jednak zrobił. A nie, bo tu się zmienia jeszcze to. Są paski takie.
kurde nie, biały, bo chciałem zrobić takie białe kimono jak Kung Fu Karate Mistrz. Może jakbym zrobił pomarańczowe, jak mają ci Shaolin. O, na przykład. Okej, nawet pasuje, dobra, dobra. Nie chciałem dawać pomarańczowego, tak wyszło. Wyszło. Dobra, to ja startuję, okej, jest. Imię dałem Mulan, czyli czyta się jak Mulan prawie, ale Mulan to jest, żałoba? Takie trolololololololo. Dobra, to, że tak powiem, odpalam w tym momencie. Pierwszy filmik można skipnąć z tą książką, bo jest chyba taki sam na wszystkich postaciach, ale to zobaczę jak zacznie ruszać. Tak, to jest to samo. Przejdźmy bezpośrednio do filmu postaci. Klasy. After the latest round, vitals are stable. No negative reactions. Sync rate hit 98%. I'm advancing both subjects to phase 3. Excellent. Do you remember our daring escape? I didn't leave you that day. Not really. Don't let them get away! Shoot them if you have to! But now you can't even recall who you were. Some details are painfully vivid, but the important things, the real things, are lost in the fog. And if they hadn't found you... Our mysterious guest is fading. Master, you can't trust such power to an outsider, to a human. This power is your only hope. They gave you a new life, new memories. You forgot the torture we endured, but you also forgot me. Your problem is that you lack balance. Listen when I speak. Not again. Są te góry niby. Jej, ekran wczytywania. To masz po filmiku, czy jeszcze filmik? Już na to. O, wózku! To z kolei mi przypomina ten Blade and Soul początek, ale no. O, to to. Jej, jaka cudna ta jelonka! Ja chcę to jako grywalną rasę. Pięknie wygląda. O. Oczywiście sterowanie klawiaturą, tak. Ja sobie od razu zrobię, jeżeli jest możliwość. Mianę takie szalaki, po prostu przyzwyczajona już do tej mojej. A co można. Ten? Nie, bo ja mam też swoje ustawienia. A, ty masz swoje ustawienia. Nie, bo ja tutaj tylko daję F, żeby mieć ten... Evade pod F, a reszta to mam... Chyba tak jak oryginalnie w tej grze miało być. Ja mam nic na ty. Okej, okay. To porozmawiamy z tą panią, co ona dla nas ma. Mystical Jewel! Tinchai! Jakiegoś orba mamy, okej, spoko. Podusia, jest. Ta-ta-ta-ta-ta. Speak with Tinchai. Chodź tu, Tinchai. No, spikaj. Aha, najpierw inventory i ubrać ten. Mhm. I teraz lata wokół mnie takie...
Fajnie to. Lepsza wersja ducha z tego Destiny 2. O to. X basic attack. Umiem w kulki lecieć. Jakoś. Wzięte. Inventory, znowu co my tu mamy? Consumable jest wzięte. Disciple of Guidance. Okej, dobra, wychodzimy. Jej. Najważniejsze to przesunąć kursor, żeby nie był na środku. Nie wiem, dlaczego ten kursor co chwilę na środku ląduje. No. Ja chcę grać tą jelonką taką. Ten ptasior też awesome. No problem. O. Teksty z tego, z doktora Strange'a poszły. Jej, dlaczego spadłam, halo? Pogadać z Jontą. Yo, a jak w ogóle wyglądają moje ataki? O, są te włócznie, które nie wyglądają. Soaring Orb to się u nas nazywa. Radiant Salvo, Mantra Array. Okej, okay. U nas się inaczej te skille nazywają z tego co widzę. Bo jak patrzyłem na nazwy z tłumaczeń z tego z koreańskiej wersji, to ten pierwszy skill się nazywał Spirit, nie Lance, tylko Spirit Spear, jakoś tak, czy Orb Spear, no w każdym razie włócznie były, a to ewidentnie nie wygląda na włócznie i kisnąłem, wiesz, robiąc research do poprzedniego odcinka. Ty, ta postać w ogóle lata, nie chodzi cały czas? No. Dobra, przeklikuję, przeczytam sobie później na nagraniu, nie będę tego robił ten. Nie, chodzi normalnie u mnie. Teraz. Okej, okay, dziwne, przed chwilą latała. Ty, ta grafika, te daszki tych domów, co obok są. Ja nie mogę. Tak czadersko, zawsze mi się to podobało. Aha, czyli jakby ktoś przeklikał, to i tak by przeklikał dobrze, to dobrze. Tam były do wyboru różne te. Tak. Ale zauważyłam, że najczęściej wiesz, jak przeklikujesz, to i tak. Zalita. Anymore, yes, okay, yes, use Radiant Salvo skill. To. Karabin, kurczę, many. Cohesion and mission. Inform the master. Ale ma bardzo krótkiego dasza. No niestety. No i w sumie coś za coś, nie? Ktoś się próbuje włamać. Ta. Powiedzcie, że wyślą mnie. Ale mamy tutaj taki troszeczkę Marvelowy smaczek, bo jest to też Vision. Gdzie? Jak przecież dalej to zobaczył, jest to... Czy drażni mnie, że momentami jest takie, że masz gdzieś iść, ale postać nie idzie, a po chwili zaczyna się animacja, ale przez 3 sekundy tak. Próbujesz kursorem w jedną albo w drugą stronę ruszyć tą postacią. Ona stoi tak, co jest? Nie na nagraniu! A później, aha, dobra, to kwestia filmika, okej.
No niedobra. No. Master calling. Okej, okay, gdzie mamy iść tutaj, rozumiem? A, użyć tego, już chciała na to skakiwać. Ta-ta-ta-ta-ta. Strasznie dużo gadania takiego. Pogadaj z tą postacią jeszcze tak. Raz. Nie było tego chyba na innych klasach, o ile dobrze pamiętam. Raczej się z jedną, ewentualnie z dwoma gadało i to było tak, i był filmik i się szło dalej. A tutaj jest takie pogadaj z nią jeszcze raz i pogadaj z nią jeszcze raz, pójdź coś zrobić i wróć z nią pogadać. Takie, jakbym czytał, może miałoby to sens. Mhm. Okej. Czy to jest... Muzyka przypominała mi trochę tego... Gra o Tron. Ojej, została sama. Nie. Czemu nie mogliśmy pomóc? Ojej, biedna. O, a my jesteśmy w tym. Ty, no ale doktor Strange pełną gębą w niektórych momentach. No plus Vision jeszcze był na dodatek. Czekaj, nie, u mnie chyba jeszcze nie było, teraz jest. Vision, o, teraz u mnie dopiero jest. A. Jest cudownie zrobiona. No, taką postać bym chciał. Mhm. Grafików to tu naprawdę mają świetnych. No. Na tych moich postaciach, że im się to udaje w ogóle te wszystkie emocje przekazać. I w ogóle to, że się mimika zmienia tych postaci. No. Kurczę, w nielicznych grach tak jest. Czy ja właśnie dostałem coś do ubrania od... Lepszy kamyczek, no come on. Welcoming symbol. Seriously? Wcale nie jest lepszy, jest taki sam zasadniczo. Dobra, no, daje tylko health'a, właśnie ja zostanę z tym skrytem. Szczerze mówiąc. Tego nowego, bo dostałem od Visiona, więc no. Nie chcę urazić, ale no. Ja to jest gadania. Chyba najdłuższy taki gadaniowo z tych wstępniaków do klasy. Jezu! Czekaj, bo jestem do tyłu, dopiero wyszedłem od Visiona. Tak, zamiast iść pomysłu... Powiedz, że prawda postać ci się spodoba, bo jest... ...urocze. O, sklepiamy wszystkich, sklepiemy! Co to w ogóle są za demony? Dziwne to jest. Ale bardzo ładne. Nie było no. Chyba nigdzie takich. Też nie kojarzę. Może gdzieś dalej w endgame'ie, ale... Może. Czy miały być jakieś nowe modele z tym dodatkiem, więc może to o to chodziło. Było możliwe. Fajne. No, dajesz back to reality. Halo Mountain is. Was I too harsh? Hmm.
One mi przypominają trochę te czarne gluty z Ruchomy Zamek Hauru. Tak. Tylko rogi mają takie ten. Ale są bardziej duchami niż glutami. No. W sumie trudno powiedzieć, czym tam to było, ale no. No. Tinchai! Lecimy, tak. O, dalej dialog, no come on! Nie podoba mi się ten wstępniak. Szczerze powiedziawszy, przez to, że jest gadasz, jest irytujący. Tak. I że co chwilę zresztą musisz do jednej postaci zagadać, do drugiej, no kurde. To wszystko. I animacja, i stoisz, i oglądasz filmik. Ja jestem za filmikami, ale to stworzenie nowej postaci! O, jest ten, czerwona panda, jak w tym Kung Fu Pandzie. Tak. Ekstra. Uroczo. No chodź, no gadaj. O, podejdź. Laos. It is a shadow of a shadow. All things come from the same source. It was only late in life that I came to this realization. No one person can understand hardship, can forge new bonds. Okej, dobra, przegadane. Bajer jest taki, że ta fabuła wygląda dosłownie jak copy w klej z Weapon X z Wolverina. Tego najbardziej chyba klasycznego komiksu z ten. Z końcówką połączoną bardziej właśnie jak Blade and Soul, ale no, no. I ta stylówka jest bardzo azjatycka tutaj, mam wrażenie. No, może stąd jest to skojarzenie. Dlatego też zrobiłem postać, która się no, na Mulan wzorowała, ale no. Jak go ciśnie. Nie, Pandziożku, nie rób tego. Zrobił. U mnie jeszcze nie. Proszę mi nie spoilować. Zawsze do usług. No ale też jest Kung Fu Pandy jakby dużo zaczerpnięte. Ja mam wrażenie, że te historie nie są podobne, tylko one właśnie są zaczerpnięte. Tu kawałek z tego, tu kawałek z tego, tu kawałek z tego. Dobra, nie, jak przewinę cutscenkę, to pewnie mnie ominie coś fajnego. Dobra, zostanę. Ale no. Albym magiem tu zasadził obszarówkę teraz. Ojej. Voice of Destiny. Tam był ten speaker. W Destiny, który gadał za, no, za kulkę. No tak. No i Master.
Ile razy trzeba powtórzyć, żeby się stąd zabrali, żeby oni się stąd zabrali? Dużo. Jakie tempaki? Nic dziwnego, że te wszystkie szkoły kung fu tam zostały wybite. Wbijamy. Oła, ale przypalone. Jak szybko to poszło, za szybko. Trochę za ten. Miałem ochotę ich trochę poklepać. Nie zdążyłem nawet nacelować, na którego wszyscy padli i znowu mam filmiki. Tak się nie robi początków nowych postaci. Nexon, come on. Ile to jest gadania, come on. Wiesz, teoretycznie chcesz wiedzieć, o co chodzi w fabule twojej postaci, więc przelatujesz przez to wzrokiem, ale mam wrażenie, że jest 26 minuta nagrania, że ja powinienem takie 16 minut temu zacząć wszystko z escape'a skipować. No. No ale to jest jedyne ciekawe, co ta postać będzie miała, bo potem będzie ten standardowy tutorial i będziemy już lecieli ze wszystkim jak cała reszta, więc tam to można skipować. Ale powiem wam, że przegadali to. Tak, jak, bardzo. Jak ten Runeblade cały, czy jak się nazywa ta poprzednia, tak, super klasa, której nie było normalnie w mapie, a myśmy ją dostali od samego początku. Tam był ten klimat Wiedźmina i te że tam gdzieś ukryć w górach ten zamek. To tutaj jest takie mulany, nie mulany, ale tam nie było aż tyle gadania. Jest, w końcu jestem w tym mieście, od którego się zaczyna. A! Tak, ja... A, no. I będą szli powoli oczywiście. Śpieszymy się, ale będą szli powoli. Rozdrażniło mnie to. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że mnie to rozdrażni. A to to. Czy tam jest chmurka, na której będziemy latać u góry? Tak? Jeee! Ooo, poświęcili się dla mnie. Ale czemu? Zamiast razem ze mną wskoczyć na chmurkę i lecieć? Jaki czas oni mi mają dać? Na co? W trójkę byśmy zdążyli. W ogóle jak się chciało do nich wrócić, żeby im pomóc, to nawet nie zdążyłeś zrobić kroku, bo cię odpychało po prostu tajemnicza siła i wiesz. Na Netflixie ostatnio zaczęło opowiadać nowe... oglądać nowe przygody Małpiego Króla, czy nowe przygody Małpy, czy jak to się tam nazywa? I tam było to latanie na chmurce i też było takie o, a później serial zrobił się taką sztampą, że dobra, może nie. Okej, okay. Czyli wszyscy zwiali. Wszyscy przeżyli. Myślałem, że wszyscy się poświęcą, a to jednak wszyscy, no, dali radę. Interesujące. Nie spodziewałem się. Czy wylądujemy wreszcie? Jest! Nareszcie! Tak, wszyscy puszczają kulki. Jak się nazywa twoja postać? Cinderella przez dwa L. Może lepiej, czekaj. Zaraz was rzucę tymi kulkami, ale to dźwięk wydaje irytujący. Na którym jesteś channelu? Szóstym. To na pewno też do ciebie przepływa. Dobra. Chociaż by przynajmniej widział. Aha, dobra. Ale same Soulbindery są. Ty, już Soulbinder na 50 widzę tutaj. Seriously? Prawda? Tak, jakaś Kali. Kali level 50 Soulbinder. Okej. Gdzie ten, gdzie się zaczepiasz? Jestem przy Marko. Tu jestem. Podskakuję. Nie widzę cię. Aha! Cinderella, ty jesteś, dobra. Juuu! Czekaj, chodź. A czekaj, muszę przesunąć do tyłu.
No to co? No, nowa postać, zaraz idziemy testować. A to ta. Ja ci dziękuję za to, że byłaś. Ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie. Wam dziękuję za uwagę i zapraszam, w następnym odcinku będzie... No, przelecimy ten cały tutorial, który jest wspólny dla wszystkich postaci, nie będziemy was tym męczyć, bo to było miliard razy, więc no, hurdur. Do następnego i hej! Pa! No, ale teraz trzeba odklikać wszystkie te, bo się wyświetla. A tu najedź, a tu charakter, a wybierz tytuł. Dobra, ja sobie dam może homebody. Ale no. No, zielam sobie tą sprzęt. No. Fajnie, w ogóle, mój tata przyszedł, Maciek mi napisał na WhatsAppie, którego zresztą pozdrawiamy. Tak. Wszystko, po prostu wszystko.